Buongiorno. Buongiorno, a okularów Buongiorno. Lepiej wziął na wycieczkę. Nie wziąłem. To idę. Idziesz? Tak. To, dobra, no to idź, a ja się przejdę, dobra? A, dobra. Dobra? Witajcie kolejnego dnia, drugiego dnia w Portofino. Portofino się budzi do życia. Jachty cały czas, zobaczcie jakie duże jachty, cały czas tam stoją. Pierwsze kawiarnie się otwierają, jest chyba 9:30. O, zobaczcie, o tam jest panowie na motorach przyjechali. O, widzicie, tutaj powoli się wszystko budzi do życia. Przepiękne są te kamieniczki. Naprawdę jestem pod ogromnym, ogromnym urokiem Portofino. Bardzo wam polecam. Warto było tutaj przyjechać, naprawdę. O, jest ławeczka, więc sobie usiądę, sobie pogadam do was. Naprawdę jest przepięknie. Faktycznie nie jest to może najtańsze miejsce do odwiedzenia, ale to jest właściwie tylko to miasteczko, jest cicho, spokojnie. Nie ma tutaj, wiecie, jakichś klubów, dyskotek. Santa Margherita bardzo jest taka właśnie imprezowa. A tutaj jest taka cisza, spokój. Tak jak widzieliście, kilka knajpek. Aha, no i właśnie wczoraj wam miałam powiedzieć o problemach z parkowaniem. Więc pan, który nas tutaj przyjął do tego Airbnb, mieszka w Portofino i okazuje się, że w Portofino jest tylko i wyłącznie jeden parking, taki piętrowy. Tutaj, jak widzicie, no, na ulicach nie ma opcji, żeby wjechać i zaparkować, więc jest jeden parking. Ja napisałam w momencie, kiedy rezerwowałam, nauczone doświadczeniem, kiedy rezerwowałam ten pokój, napisałam od razu, czy oni mają parking. Powiedzieli, że nie, ale jest parking miejski. Co prawda kosztuje chyba 50 euro za 2 dni, no ale nie ma po prostu tutaj żadnej innej opcji i gospodarze nam zarezerwowali ten parking. No i jak już byliśmy w drodze, jechaliśmy, to pan nam wysłał wiadomość, że jeżeli nas zatrzyma policja, to żebyśmy mówili, że mamy zarezerwowane miejsce na tym parkingu, ponieważ okazuje się, że właśnie, ponieważ to jest jeden parking, turystów jest dużo, to kiedy ten parking jest już full, to policja w ogóle potrafi zamknąć drogę tutaj do Portofino i po prostu nie wpuszcza samochodów. Bo jego właśnie zatrzymało, on dojechał, powiedział, że tutaj musi przyjechać do gości, nas na szczęście nie zatrzymali. Natomiast on opowiadał, że czasami mieszkańcy Portofino, ludzie, którzy tu mieszkają, robią tak, że dojeżdżają do Santa Margherity, która jest około 9 km stąd. Tam parkują samochód, co podobno też nie jest łatwe, ale tam jest więcej miejsc do parkowania. I albo z buta, albo autobusem przyjeżdżają. Więc jeżeli będziecie tutaj szukać noclegu, to koniecznie sobie zarezerwujcie ten parking. Bo wczoraj też właśnie widziałam Polaków, którzy przyjechali i mieli problem, bo nie mieli co zrobić z samochodem. Mieli zarezerwowany nocleg, natomiast parkingu nie było. No i wtedy naprawdę pozostaje, cofnąć się tylko do miasta wcześniej i przyjechać tutaj autobusem, bo innej opcji tak naprawdę nie ma. Także Portofino jest urocze, małe, ciche i przepiękne, natomiast no też to ma swoje minusy. Idzie lew. Lewek! Tu jestem. Buongiorno. Buongiorno. Masz już okular? Mam. Opowiadałam im właśnie o parkingu, bo w sumie wczoraj w końcu im nie powiedziałam. Jaja z tym parkingiem. Jaja są z parkingiem, więc jeżeli będziecie chcieli przyjechać do Portofino, co ja bardzo polecam, to koniecznie ten parking ogarnijcie, bo tutaj wjeżdżają takie samochodziki. Super są te małe autka. Trzykołowiec. O. Ale panowie, patrz, na motorach sobie wjechali do centrum. No na motorach chyba wszędzie można, jak to we Włoszech. Może tak. Jachty stoją, jeszcze nie odpłynęły. Chodź, obejrzymy jachty. Idziemy obejrzeć jachty. No.
A wczoraj jeszcze wyszliśmy, chyba nie wiem, od 21 do Louis Vuitton, zaraz wam pokażę, bo chyba wam też nie pokazywałam. Takie Dior się śmialiśmy, jak w poprzednim mieszkaniu mieszkaliśmy, na poprzednim osiedlu. To był taki mini spożywczak w takiej budce. To się śmialiśmy, że tutaj ten butik Diora jest mniejszy niż nasz łasuch był. A tutaj też jest Louis między knajpą, a też nie wiem czym. Taki wciśnięty i spotkaliśmy panią z Polski. I właśnie nam poleciła, co możemy dzisiaj ciekawego robić. Znaczy pani, która pracuje w butiku. Tak. Powiedziała nam, żebyśmy popłynęli na wycieczkę. Tak też zrobimy. Tutaj są takie boaty do wynajęcia, ale w ogóle one są na kilka osób. Ale ceny są no tak około 250 euro od osoby. Za godzinkę? Nie, to nie jest za godzinkę, to jest za to Cinque Terre. Tak? To jest cały dzień, wyjeżdżasz rano, znaczy wyjeżdżasz o 10, wracasz o 5. O, zobaczcie jaki Louis. Fajna, nie? Zobaczcie jaki śmieszny Louis Vuitton. Między lodziarnią, pizzerią, tostami, a panini. Także całkiem ciekawie. O, a tu są jachty. A tu już jest otwarte? Nie. Biglietteria? Jeszcze nie. A, if the office is closed, you can buy the ticket. Co to jest? Molo. Na... A, czyli stąd można chyba kupić, tak? No tak. O, i my jedziemy tak. Do San Frutoso. I tam jest taka plaża. Właśnie czytaliśmy o tym, że to było przebudowywane, ale pierwsze budynki, znaczy pierwsze te zabudowania były dla papieża w 290 którymś roku naszej ery. Mm-hmm. Potem chyba w XIV wieku i potem w XIX, także niesamowite. O, to jest to. I będziemy płynąć tutaj z Portofino do tego San Frutuoso. Mm-hmm. O. A tu jest Santa Margherita, to jest to poprzednie miasto. Tam właśnie, gdzie się parkuje. English. A zobaczcie, jak tu jest czyściutko, jak tu rybki. Nie wiem, czy widzicie, jak się odbija, ale jak jest... Ojej, zobacz, jaka tu ławica rybek, patrz. Mm. Zobacz. No i patrz, tu jest czyściutko. No pełno tu rybek. Pełno. A tutaj mamy... jachty. No naprawdę spoko. Całkiem, nie? Ten jeden wielki odjechał. Ale ten, zobacz jaki fajny. Ten mi się podoba. Super. A co to jest za flaga? Nie wiem. Też nie wiem właśnie. No wszystkie fajne, no. Źle nie wyglądają. Całkiem nie będzie. A to chyba jeszcze nie są takie bardzo duże, jak wczoraj widzieliśmy. Czy to są te duże? Patrz, surykatki na płocie. Zobacz, lew. Tam się musimy wdrapać dzisiaj na górę. Na Castello. Klub Italiano. Aha. No. Najsik, ale to jak stoi tak buja, to bym miała chorobę morską. Bo jak jeszcze płynę, to okej, ale jakbym stała na takim bujającym czymś, to... Także nie kupuj. Dobrze. O, widzisz, to jest Castello. Tylko no. tam jest droga. No, do wdrapania. No, tak. O, patrz, to jest jakiś taxi boat. O, tam jeszcze jacht stoi. Całkiem przyjemnie to wygląda. Jest nasza łódź. O, tak.
przypłynęła. Zaraz będziemy siadać. Jesteśmy na statku. Odpływamy. Slep. Nie związały z włosów nic, ale żywo powiedzieć. No, się śmiej. To pan nam pomachał z jachtu, miło. Chyba idziemy, nie? Idziemy pływać? No. Italii. Day 4. Day 4. Non era così una volta. Quando faccio io non era tirato. Boi się. Też mi się bało, bo tam nie wiadomo jak tam są skały w tej wodzie. Bo zresztą widać, że są skały w wodzie. Prześwietują. Ja bym skoczył. Nie pozwalam. Nie pozwalam. Przeboję, jak ty to swoje zmrożone winko. Salto robisz. Potrójne salto. Musimy to kiedyś zvlogować. To jest potrójne? Koniecznie. Też jakoś tak... Biegnie i się odwracasz tyłek? Nie? Czy nie? Niech będzie, że to jest potrójne salto. Bardzo mi miło z tego powodu. Naleję ci, kochanie. Dziękuję ci bardzo. Naszego śniadania dzisiejszego. No, mamy orzeszki. Słuchajcie, to nie jest tak, że my po prostu nie ma co zjeść. Musimy wracać. Musimy wracać w rejon pizzy, no. Ale powiem wam, powiem tylko, to San Fruttuoso, spoko wycieczka, można się przejechać. No i ta plaża taka kamienista, kurczę, to tak było gęsto. Gęsto jest strasznie. Tutaj zrobić sobie wycieczkę, znaczy na pewno, jakbyście chcieli tu przyjeżdżać, to przyjedźcie takim statkiem jak my. Bo płacić za to, nie wiem, 100 czy 200 euro, żeby tu prywatną łodzią przypłynąć, to moim zdaniem w ogóle szkoda prądu. No widzisz, jak prywatną łodzią przypłyniesz, to nie musisz na nią czekać, tak jak my teraz. Ale jesteśmy 225 euro do przodu na głowę, za głowę. Będzie na kolację. Będzie na kolację. To ja wolę do tamtej mniejszej, wiesz? Będzie, tak, będzie mniej ludzi. Ja... Trochę. Wylądowaliśmy w Pizzerilli El Portico. Bo lepiej w
chciał iść do fajnej restauracji, bo chciał pizzę. Właściwie do pizzerii, gdzie nie ma pizzy. Słucham? Poszliśmy do pizzerii, gdzie nie ma pizzy. Poszliśmy do pizzerii, gdzie nie ma pizzy, ale jest to knajpa polecana przez Lonely Planet. Ja myślę, że nie polecają ze względu na pizzę. Być może, no. Szkoda, że nie ma tej pizzy, bo jest... Powiedzie Carabinieri. Jeżeli ktoś mieszkał we Włoszech, ale posiada taką wiedzę, jaka jest różnica między La Policia a Carabinieri? Czy Policia to jest drogówka, albo odwrotnie? Mnie to zawsze fascynowało. Oni jeszcze mają Policia lokale. To jest może taka straszna miejska, nie wiem. No, być może. W każdym bądź razie przyszliśmy do pizzerii, gdzie nie ma pizzy. Ale jest miło i przyjemnie. Prawda, Słońciu, że jest miło i przyjemnie? Tak, tak. Nie regulujcie odbiorników, to jest lasagna. No ale słuchaj, bo to jest lasagna z pesto i może pesto jest w makaronie po prostu, dlatego jest zielony. Nie, makaron jest biały. Ja myślałem, że to będzie taka normalna lasagna. To jest jakaś taka lasagna na przystawkę. A to? To jest spaghetti z muszlami, ale chyba je przemielili. Bo pan powiedział, że to jest w sosie pomidorowym, ale ja myślałem, że... Bo on powiedział, że całe bez muszli. No tak. Ale nie są całe, bez muszli, ale nie ale całe. Ale bolognese nie było w karcie. No, no dobra, próbujemy. Pokazałaś sklepik? Nie pokazałam. Dlaczego? Ale już wyszliśmy. No nie, musimy pokazać sklepik, był super. Słuchajcie, jaką właśnie... Kurczak, to jest super. Wczoraj w Luim panią poznaliśmy. Dzisiaj pani w Diorze nam opowiadała, że super jest w Toskanii, bo się pytała, gdzie jedziemy dalej i że tak. Poleca nam różne miasteczka i w ogóle... Super, są tacy wyluzowani, naprawdę. Tak, wszystko nam pokazywali w ogóle i też mają mega wybór, bo zawsze jak pytam o te kulczyki, to nigdy ich nigdzie nie było. A tutaj myślałam, że tu będzie wszystko wyprzedane w takim mini... No widzisz. Ale już chyba wczoraj im pokazywałam. Ale zobacz, robią naprawdę... Były koszulki Diora z napisem Portofino. Tak, tak. To naprawdę robią tak pod kurort, to jest super. I jest to torebka. Nie. I pani też zapytała, że moja ta jest... O! This is... Zobaczcie. Tu! Straganik. A tu Dior. Coś tam mam. Super. No, ale to będzie petarda. To petarda. Mi się podoba. Tak? Tak. Myślałam, że ty, bo ja to od zawsze... Mi się bardzo podoba. Ja od zawsze to chciałam. Nie, bo ja myślałem, że to będzie z przodu. Nie, to z tyłu. To jest tak jak tyłu, to. Tak, to będzie super. Ale widzisz, wszyscy chwalą moją... Tak, torebkę wszyscy, no, się zachwycają, naprawdę. Pani, gdzie pani kupiła, bo... Sportofino ale też patrz, bym... co ona powiedziała, że to było dostępne tylko w iluś tam butikach i tak, tak dalej, że... Ale to ten pan też nam wtedy mówił, że... Że to ciężko dostać. Tylko jak on mi to mówił, to myślałam, że to jest taka ściema, że... O, patrz, no. Odpłynęły te duże jachty. Tam z jeden czy dwa zostały. Ale ten mniejsze, te takie najwyższe, to chyba już nie ma. Trochę tracę głos. Ale w ogóle przyjemnie. A nie, my idziemy jeszcze. Już tam? Idziemy? No, zawrotka. Patrz, Pirelli taka dmuchana. A dawać jeszcze szybko. Słonia outfit pokażę. Serio już. Dobra. Głos tracę chyba od tej klimy nie, w domu. Nie, jest jeszcze zamknięte, ale jest no, za 3 minuty. To jeszcze przejdziemy w drugą stronę tam, bo chyba tam wczoraj nie vlogowaliśmy. Chodź do Balenciagi. My nie lubimy Balenciagi. Ja lubię Balenciagi. Oni mają tak, weź, bo zaraz cię będą poprawiać tak, wszyscy. Oni mają takie NMDA. No mają. No? Ja myślę, że oni to wymyślili, znaczy, że od nich się zaczęło, wiesz? No, być może. Tak no, wiemy, słuchajcie, tak no, wiemy, że to się wymawia Balenciaga. Chodź na grę, Outfito. Outfito in Portofino. Strasznie mnie razi słońce. Poczekaj, rozłączam się na chwilę. No dobra. Mhm. Już? Już, jestem. Słuchajcie, będę wróżyć oczami centralnie.
Może ci tak zrobię jakoś. Daszek jakiś. O. Ale dziwnie wyglądasz w obiektywie. Słuchajcie, cały outfit H&M. Trapersy. Sukienka, widzieliście, to jest ta sama, która była czarna. Tylko to jest taka... A, rzeczywiście, faktycznie. To jest ta sama, no. Z taki oręż. Na poprawinach miałam też. Z taki oręż marchewkowy bardzo, taka polska marchewka. A nic nie powiedziałeś na temat, mam raz w życiu kitkę? Nie, no właśnie, jestem zachwycony. Nic nie mówię. No wiesz. Jestem. No już, nie kręcę. Nie? Dobra. No więc tak to wygląda. No i bardzo dobrze to wygląda. Słońc. Słoń rozmyśla nad jedzeniem. Słoń coś węszy. Ciekawe, co słoń węszy, jak myślicie? Coś tam szuka. Schowamy się z boku. Czaję się tutaj na boczku, patrzę, co węszysz. Co węszysz? Do taty chcesz zadzwonić. Dzisiaj dzień ojca, no pewnie. Ja też muszę. Chociaż czekam, że mój ojciec zadzwoni do mnie, mogę odzwonić. No i co wybrałaś dzisiaj? Jak to się nazywa? Frito misto. Frito misto. Super. A podoba ci się widok? Tak? Takie ujęcie słońca zrobię. I panoramka. Słoń. Nie ma słonia, słoń. No dobrze, już kończę nagrywać, możemy zadzwonić do naszych kochanych rodziców. Wiecie, chciałam wam coś pokazać. Zasługuje na chwilę uwagi. Pan mi przyniósł, zobaczcie, taki wieszaczek. Ja też taki mam z Berlina, tylko nie wiem gdzie. Kiedyś sobie kupiłam, ale nigdy go nie zabieram. Ale zobaczcie, ponieważ to są właśnie takie malutkie stoliki, to pan przyniósł wieszaczek, żebym sobie, bo miałam postawioną na krześle, żebym sobie torebeczkę powiesiła. Naprawdę bardzo miłe, że o tym pomyśleli, naprawdę. No wszystkim pomyśleli, chociaż, super. Słuchajcie, wszystko bardzo miło i tak dalej, ale ja pierwszy raz w życiu spotkałem się z czymś takim, że pan dzisiaj nie chciał mi sprzedać espresso, jak nie zamówiłem. Frito misto for me. Grazie. Grazie. Ketchup, mayonnaise. Ketchup, please. For me spicy oil and chili. A ty nie masz już spicy salami? Mam spicy salami. Masz, ale chcesz sobie dospajsować. Wygląda i pachnie bardzo ładnie. Oh. Ale. Now we try to fit. Here, maybe. Can I? No, thank you. Super. Just a minute ago. Okay. Bon appetit. Thank you. Patrz, też nawet kawałki rybki są. Myślałam, że frito misto. Frity ładnie. Prawdziwa frytka, nie fejka z paczki. Thank you. Flat? No, that's okay, that's okay. Thank you. Perfect this for a second. Thank you.
Morro, thank you very much. Thank you. Super milion tam tak, w tej knajpie, prawda? Byliśmy wczoraj. Już nas znają. A no tak. Zarezerwowaliśmy miejsce. I tak się a budu... znaczy, że znowu dzisiaj nie ma pół stoli. Wiecie, że tu nie ma... Nie, tam jest jeden, drugi. A reszta jest wszystko zarezerwowane. To jest kolejny tip w Portofino. Jak chcecie coś zjeść wieczorem, to koniecznie wcześniej zarezerwujcie stolik, bo bardzo ciężko jest. Nawet możecie chyba przyjść na lunch i na lunchu zarezerwować na kolację. Mm. Ale trzeba zarezerwować. Ale na kolację jest ekstremalnie ciężko. No dobrze, to smacznego. Smacznego słońca.